Cześć, witam Was wszystkich z pięknych Mazur. Jestem dzisiaj w porcie w Bogaczewie, jutro wypływamy na rejs, więc nie będę mógł być na live, dlatego chciałem Wam dla Was nagrać kilka słów. Dzisiejszy temat, taki, który kojarzy mi się z łódkami, a jednocześnie z testowaniem, to są testy regresyjne. Dlaczego akurat testy regresyjne? Dlatego, że testy regresyjne sprawdzają, czy projekt jest cały czas na kursie najlepszej jakości, taką, jaką chcemy, czy taką, jaką możemy wyprodukować. Kurs jest bardzo ważną rzeczą w pływaniu na łódce, dlatego że musimy policzyć, czy starczy nam czasu, czy starczy nam dnia, ewentualnie jak nie ma wiatru, to czy starczy nam paliwa do płynięcia tam, gdzie chcemy. No i cały czas, płynąc na łódce, sprawdzamy, czy płyniemy w dobrym kierunku, w dobrym tempie. Tak samo testy regresyjne, one sprawdzają, czy projekt płynie w dobrym kierunku i w dobrym tempie. Co jest tym kursem projektu? Kursem projektu są wymagania. Dlatego pierwsza rzecz, jak rozmyślamy o testach regresyjnych, czy planujemy testy regresyjne, to są wymagania. I tutaj chciałbym Wam przypomnieć standard ISO 25010, ten, który tu widzicie, standard, który pokazuje, jakie mogą być rodzaje wymagań, jakie są atrybuty jakościowe oprogramowania i jakie są podatrybuty jakościowe oprogramowania. Jeżeli chcemy mierzyć jakość, jeżeli chcemy sprawdzać regresję, zaraz powiem, skąd się wzięło słowo regresja i testy regresyjne, no to musimy przede wszystkim mieć wymagania, i mieć wymagania w tych 8 obszarach, czy tam około 30 podobszarach jakościowych. Jak już znamy nasz kurs, to możemy sprawdzać, czy na nim jesteśmy. Tak, to jest istota testów regresyjnych. Testy regresyjne, one działają przez porównanie tego, co było, tak, czyli kursu, czy rozpędu, który mieliśmy do tej pory, z tym, który mamy teraz. No bo skąd się wzięła nazwa regresja, jak to popularnie testerzy nazywają, czy testy regresyjne, tak jak jest to nazwane w słowniku oficjalnym ISTQB. W latach 80. testy regresyjne były nazywane troszeczkę inaczej. Były nazywane testami przeciwregresyjnymi, anti-regression testing. W literaturze z lat 80. możecie właśnie takie słowo spotkać. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę to, co robimy podczas testów regresyjnych, to sprawdzamy, czy nie nastąpiła regresja. Co to jest regresja? Regresja to jest obniżenie. To jest regres, tak? Czyli byliśmy na tym poziomie, jesteśmy na tym poziomie, tak? Płynęliśmy z prędkością 6 węzłów, teraz płyniemy z prędkością 4 węzłów, 3 węzłów, tak? Bo nie ma wiatru, no i niestety nastąpiła regresja naszej prędkości. Albo byliśmy ukierunkowani na port, a nagle wiatr zawiał i nie jesteśmy już ukierunkowani na port, musimy skorygować kurs, tak? Nastąpiła regresja w naszym sterowaniu, w naszym kursie. Ale wracając do tematów testerskich, to regresja jakości to jest obniżenie jakości, czyli w testach regresyjnych najpierw mierzymy, jaka jest jakość jednej wersji i później powtarzamy te testy. Powtarzamy albo na przykład codziennie, jeżeli chcecie mieć codzienne badanie jakości, no to możecie zrobić regresję funkcjonalną, możecie zbudować zestaw testów regresyjnych automatycznych i raz dziennie albo kilka razy dziennie powtarzać i sprawdzać, ile testów zostało zaliczonych, ile nie zaliczonych, ile faili, tak, ile na czerwono, ile na zielono. Jeżeli liczba testów, które są na zielono, jest taka sama cały czas albo coraz większa, powiedzmy procentowo, no to wtedy nie ma regresji. Jeżeli nagle się okazuje, że jakaś funkcjonalność przestaje działać, no to mamy regresję jakości w tej części funkcjonalnej. Przypomnę jeszcze model jakościowy ISO 25000. Zobaczcie, tutaj mamy pierwszy atrybut, to jest functional suitability, tak? Czyli to dopasowanie funkcjonalne i to przede wszystkim testujemy, ale mamy też inne atrybuty niefunkcjonalne, efficiency, tak, czyli powiedzmy wydajność, maintainability, czyli utrzymywalność. I regresje, może inaczej, najpopularniejszym sposobem
czy celem testów regresji jest funkcjonalność. I jak rozmawiamy o automatyzacji, jak rozmawiamy o wdrożeniach, jak rozmawiamy o akceptacji, no to wtedy mamy najczęściej na myśli testy regresyjne funkcjonalne, tak żeby sprawdzić, czy system, oprogramowanie, które testujemy, działa nie gorzej niż działało, ale słowo nie gorzej, tak jak widzicie tutaj na tym, co pokazuję, to nie oznacza tylko nie gorzej funkcjonalnie. Można robić różnego rodzaju regresje. Robiliśmy na przykład testy regresji wydajnościowej. Jeden z naszych klientów zmieniał dostawcę chmury i chciał zobaczyć, czy na nowej chmurze system będzie działał tak samo dobrze, tak samo, tylko dobrze tutaj oznaczało szybko, tak? Tak samo szybko, jak działał na starej chmurze. Robiliśmy testy porównawcze, tak? I to były dokładnie testy regresyjne, bo sprawdzaliśmy, czy nie nastąpiła regresja wydajnościowa. Także wracając do etymologii słowa testów regresyjnych, nazwy testów regresyjnych, regresja to jest obniżenie, testy regresyjne to są testy, które wykrywają obniżenie jakości, czy potencjalne obniżenie jakości, tak? Mierzą tę jakość i sprawdzają w sposób funkcjonalny, w sposób niefunkcjonalny. Jakie mogą być jeszcze testy regresyjne? No może być na przykład regresja w testach bezpieczeństwa, czy testy regresyjne bezpieczeństwa. Robimy zmiany w konfiguracji systemu i powtarzamy pentesty, czy jakieś tam większe testy bezpieczeństwa, tak żeby sprawdzić, czy nasz system nie jest gorzej zabezpieczony. Jeżeli robimy zmiany w interfejsie użytkownika, możemy chcieć zrobić testy regresyjne użyteczności. Czy system jest tak samo użyteczny, jak był? Testy dostępności, tak? Czy system jest tak samo dostępny dla użytkowników niewidomych, niedowidzących, jak był wcześniej? Także jak planujecie testy regresyjne, jak rozmyślacie nad testami regresyjnymi, jak zastanawiacie się, jakie testy regresyjne warto zrobić, no to trzeba zrobić analizę ryzyka i zobaczyć, które atrybuty jakościowe mogą być zagrożone przez zmiany, które wprowadzamy, nie tylko które funkcje mogą być zagrożone przez zmiany, które wprowadzamy, tylko te na co mogą mieć wpływ zmiany, które wprowadzamy, i zastanówcie się, czy nie warto zrobić na przykład regresji wydajnościowej, albo czy nie zrobić regresji bezpieczeństwa, albo jakiegoś innego rodzaju regresji. Także podsumowując, testy regresyjne służą do sprawdzania, czy nasz projekt cały czas idzie w dobrym kierunku i czy idzie w dobrym tempie w tym kierunku, w którym chcemy. Czy zmiany nie powodują regresji. To anti-regression, o którym wspomniałem wcześniej, to anti, czy anty, ono się zgubiło gdzieś tam w międzyczasie i z testów przeciwregresyjnych mamy testy regresyjne, chociaż moim zdaniem testy regresyjne, przeciwregresyjne to jest precyzyjniejsza nazwa, ale już teraz nawet testerzy skracają to. Robisz regresję? Tak, no tak jakby tester robił regresję, czyli tak jakby obniżał jakość. Testerzy nie obniżają sami z siebie jakości, no chyba, że się pomylą, albo chyba, że zrobią testy nieprecyzyjnie, niechlujnie, czy zrobią testy nie tak, jak się powinno testy robić. Na koniec chciałbym wam zostawić jeszcze z jedną myślą, tak żeby powrócić do tego kursu. To będzie takie trochę może przesłanie do testów, do kierowników testów. Cytat z 4 prawa, z 21 praw przywództwa Johna Maxwella. Każdy może sterować statkiem, ale tylko przywódca potrafi wyznaczyć kurs. Życzę wam, żebyście byli takimi przywódcami i żebyście wyznaczali ten kurs jakościowy projektu. Dzięki, miłego tygodnia.